Dzień dobry. Dzisiaj mam ogromną przyjemność porozmawiać z panem profesorem Danielem Gryko o chemii organicznej. Co to w ogóle jest ta chemia organiczna i czym się różni od zwykłej chemii? No, chemia organiczna jest częścią zwykłej chemii i koncentruje się na związkach węgla, tam gdzie mamy przynajmniej jedno wiązanie węgiel-węgiel. Oczywiście metan akurat nie ma, ale zasadniczo są to związki, w którym węgiel jest czterowiązalny i tendencja węgla do tworzenia wiązań pomiędzy sobą powoduje, że ilość tych substancji nawet w naturze jest horrendalna, a w tej chwili w bazach typu Chemical Abstract jest podejrzewam około 10 milionów, jak nie więcej, różnych cząsteczek organicznych. A czemu to jest ciekawe? Czemu to jest ciekawe? No, przede wszystkim wszystkie leki, których używamy, praktycznie wszystkie, są cząsteczkami organicznymi. To, co jemy na co dzień, to też są cząsteczki organiczne. Także w zasadzie w takim codziennym życiu spotykamy bez przerwy te substancje organiczne i no, te, które są w naturze, są w naturze. Te, które są w technologii, cały czas chcemy ulepszać, aby miały lepsze właściwości. Czyli jakbyśmy mieli, nie wiem, pomyśleć sobie, czemu to jest ciekawe, to nie mówimy, że Breaking Bad tutaj, tworzenie różnych związków chemicznych w twórczy sposób. No. Czy swoją drogą, widziałeś serial? Tak, tak. Jest jakikolwiek związek z pracą chemika tam, czy to jest luźno potraktowane? Nie, no jest, jest. No pokazane jest to o tyle, o ile. Tam nie ma prawdziwego laboratorium, na początku przynajmniej, ale no nie da się ukryć, że jest też ta ciemna strona, to znaczy syntetyczne substancje odurzające, to też są związki organiczne. Prawdą jest, że niektóre można zrobić przy niewielkim wysiłku w domu, oczywiście mając odczynniki. W tej chwili te odczynniki są na liście tak zwanej forensic, czyli normalny człowiek nie może ich kupić bez oświadczeń, no ale powiedzmy, że historia tam przedstawiona jest prawdopodobna. Znaczy to się może wydarzyć przy dużej motywacji, odrobinie szczęścia. Pewnie bardziej w USA, gdzie ogólnie przepisy są luźniejsze niż u nas. Okej, to oczywiście do tego absolutnie nie zachęcamy, natomiast no to ciekawe, ciekawe, że faktycznie no, tego rodzaju umiejętności, no jak rozumiem, przydają się w życiu codziennym, może nie pod opozycji narkotyków, no, ale do rozumienia tego, gdzie ta chemia się znajduje, jest wszędzie. Tak, no. To jak z bombą atomową. Te same umiejętności można przeznaczyć na syntezę związków pożytecznych, jakichś prostych leków, nie wiem, aspirynę też można zrobić w domu. Poważnie? No, akurat kwas salicylowy pewnie można kupić legalnie. Bezwodnik octowy, no to już jest pewien kłopot, ale jakby człowiek się postarał, to jakoś tam, no i potem tylko pogrzać troszeczkę, przekrystalizować. A to nie będzie tańsze. Będzie po prostu, no, nie wiem, satysfakcja, że się zrobiło samemu. No ja sam robiłem eksperymenty na balkonie, jak byłem młody, od 13 roku życia do mniej więcej początku studiów, więc wiem, jak to można zrobić w warunkach prymitywnych. To czy to jest właśnie ta droga, którą myślisz, że ludzie wybierają, że ktoś zaczyna od eksperymentów, a potem się już interesuje naturalnie chemią? No powiem tak, w naszym pokoleniu to była klasyka. Niektórzy kończyli z urwanymi palcami, ja nie, natomiast większość osób, które szły na studia, to były osoby, które mogły kupić zestaw tak zwany Jużny Chemik, czyli po rosyjsku młody chemik. Jeżeli ktoś miał szczęście, no akurat mój ojciec jest naukowcem, więc ja miałem to szczęście, to miał więcej odczynników. I eksperymenty czasami koncentrowały się na zwykłych, a czasami szły w kierunku pirotechniki. W tym obecnym pokoleniu, tu mówimy do maturzystów, podejrzewam, że jest to rzadsze, bo trudniej jest kupić te zestawy. Rodzice są bardziej wyczuleni, poniekąd słusznie. No ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, że mogłem stracić oko. No, udało się, ale rozumiem rodziców, którzy powiedzą, że nie, nie wolno tych eksperymentów robić w domu, na balkonie, w sypialni czy w salonie. No rodzice po rozpoczęciu studiów zmienili cały dywan. Znaczy już wiedzieli, że nie wrócę do salonu z odczynnikami, to zmienili dywan, bo no, już z niego niewiele zostało. Okej, to do tego też nie zachęcamy, podkreślamy, że jakiekolwiek eksperymenty chemiczne proszę pod nadzorem fachowym wyłącznie robić, aczkolwiek no rozumiem, że to jest taka ścieżka dosyć naturalna, że ktoś się interesuje tym, co z czym zmieszać, co zrobić. No ja myślę, że to jest najlepsza ścieżka, tylko że trzeba zrozumieć jedną rzecz. Wtedy taka koncepcja, którą my w tej chwili realizujemy w instytucie, czyli że ludzie w wieku 18 lat przychodzą na staż i legalnie po podpisaniu paru dokumentów robią eksperymenty, była poza zasięgiem. Znaczy ja chętnie bym poszedł do takiego laboratorium, bym mógł, tylko nie mogłem, więc robiłem to, co mogłem. W tej chwili w instytucie mamy przynajmniej czwórkę, mówię w tej chwili, 13 lipca, mam czwórkę licealistów, którzy nie są pełnoletni, nie są jeszcze studentami i są u nas na stażu i robią to w warunkach znacznie bardziej
ciekawych, profesjonalnych i też korzystnych dla zdrowia, nie ma co ukrywać. To fenomenalnie. Słuchajcie, to jest jakby niesamowita szansa. Bardzo zachęcamy, rozumiem, do tego, żeby w ogóle rozpatrzeć na swojej uczelni najbliższej tego rodzaju opcje. Może można pójść na staż i może można po prostu zobaczyć, czym to się je. Tak, no myślę, że w tej chwili jest, po pierwsze jest większa otwartość ze strony no, dyrektorów, czy dziekanów, profesorów, czy nawet młodszych pracowników. Też ramy prawne są opisane, są takie, powiedzmy, dokumenty. Jeżeli ktoś nie jest pełnoletni, no oczywiście rodzice muszą podpisać zgodę, no to jest naturalne. Ale to można załatwić w przeciągu dnia. No myśmy przed pandemią rozpoczęli w ogóle zestaw, czy program może, program staży dla licealistów z kilku liceów warszawskich i cała ta procedura pięknie się rozpoczęła, no niestety przerwała się w marcu. Także to jest, można powiedzieć, jeżeli tylko są chętni licealiści, czy licealistki, które chciałyby zobaczyć tą chemię, zanim podejmą decyzję o wyborze kierunku studiów, to zachęcam zarówno do IHO, jak i do bardzo wielu innych instytutów czy wydziałów w Warszawie. Super. Nie tylko w Warszawie. To powiedzmy sobie, dlaczego warto się zajmować tą dyscypliną? No tak, mamy tych leków dużo, tak? Ale wciąż są choroby, na które leków nie ma. Nie ma też co ukrywać. Akurat ostatnio uczestniczyłem w konferencji takiej dosyć elitarnej Gordona na wschodnim wybrzeżu USA, gdzie połowa wykładu to są wykłady ludzi, którzy uczestniczą aktywnie w opracowaniu nowych leków. To jest wciąż metoda prób i błędów. I nie ma co marudzić. Ta metoda daje nowe leki, te leki ratują życie albo zdrowie. Tak musi być, ale byłoby fajnie kiedyś zrozumieć tak dokładnie, jak to działa i wtedy zaprojektować lek na papierze, no może nie dosłownie na papierze, to się mówi ładnie in silico, czyli mając odpowiedni program. I dzięki temu ten lek byłby prawdopodobnie lepszy. Także jest wiele do zrobienia. Wiele zostało zrobione. Przypominam Państwu, że od pierwszego leku syntetycznego, to jest tak zwany preparat Ehrlicha 606, numer zeszytu laboratoryjnego, upłynęło na dzień dzisiejszy niecałe 120 lat. Mamy w tej chwili ogromną ilość środków medycznych, nieistniejących w przyrodzie, ale no, przydałyby się lepsze. Są choroby, na które nie ma lekarstwa. No, migrena chociażby, która dotyczy tylu osób. Nie ma tabletki na migrenę. Dopiero od niedawna, dosłownie od dwóch lat jest lek na mukowiscydozę. Także jest wiele wyzwań, jeśli chodzi o leki. Oczywiście są też inne wyzwania, no, ale myślę, że akurat leki to może przemawiają, bo każdy ze słuchaczy na pewno zna kogoś, kto ma pewną chorobę chroniczną, na którą nie ma albo w ogóle lekarstwa, albo nie ma dobrego lekarstwa. Okej, a czy chemia organiczna to jest przede wszystkim właśnie wynajdowanie nowych leków? Powiem tak, jeśli chodzi o pracę ludzi po zakończeniu studiów i doktoracie, szczególnie w krajach zachodnich, no to przynajmniej 60%. Mhm. Tam są bardzo różne typy zawodów. Jest praca, która polega na opracowaniu nowego leku od początku. Równie ważny jest ten proces, w którym taka procedura zwykła, to jest tak piekielnie droga, że no nie dałaby szansy na produkcję masową. Jest przekształcana w proces taki, który potem faktycznie jest w produkcji i wiele innych dodatkowych prac, kontrola tej produkcji. Poza taką chemią medyczną, drugim ważnym aspektem są oczywiście środki kontroli chwastów i owadów, jeśli chodzi o agrochemię, gdzie również mamy bardzo wiele produktów. Ale w tej chwili, kiedy wiemy, że część tych produktów nie rozpada się w środowisku zbyt szybko, albo rozpada się do toksycznych, jest taka jakby druga fala rozwoju, tak aby zrobić coś takiego, co działa na owad, ten szkodnik oczywiście, tylko na ten jeden gatunek, a i potem rozpada się szybko, najlepiej do dwutlenku węgla i amoniaku. To oczywiście jest takie marzenie, na razie takich związków nie ma, ale to też jest nowe wyzwanie dla następnych pokoleń chemików. Super. A jak się nie zajmuje badaniami, to co można robić po tych studiach? No, można pracować w produkcji, chociażby na przykład w firmach podwarszawskich typu Celon albo Adamet, które mają działy badawczo-rozwojowe, ale one są stosunkowo małe. Większość osób pracuje w produkcji tych cząsteczek organicznych. Można pracować, można tak powiedzieć, na styku chemii, czyli na przykład badając rynek dla dużych firm, w którym kierunku pójść, jak sprzedać. Można założyć własną firmę i tutaj mamy spektakularny przykład doktora Bieńka, którego pamiętam jeszcze z czasów, jak ja byłem młodym szefem, a on był młodym doktorantem. Stwierdził, że on
No, chce zarabiać dużo więcej. I szukał sposobu, założył firmę opartą na tak zwanym katalizatorze Greli. Firma znajduje się w tej chwili we Wrocławiu, w jednym z takich inkubatorów technologii. Produkuje katalizatory do reakcji metatezy, które są kupowane przez czołowe firmy farmaceutyczne na całym świecie. Nie tylko farmaceutyczne. I zatrudnia około 10, 15, 20 osób, nie wiem dokładnie. No i oczywiście, no to jest spektakularny przykład kariery, ale można wymienić kilka. A właśnie, jak to jest z zarobkami po tej dyscyplinie? Mogą być bardzo wysokie, ale to wymaga kreatywności. No jeżeli ktoś po prostu zostaje na uczelni, no to nie ma co ukrywać. No one w chemii nie są wyższe niż w fizyce. Natomiast podam Państwu przykład profesora Garsteckiego i profesora Grzybowskiego. Profesor Garstecki pochodzi z Instytutu Chemii Fizycznej i on w obrębie chemii fizycznej opracował takie, można powiedzieć, zestawy diagnostyczne. Ostatnio sprzedana została firma córka za sumę, uwaga, 200 milionów dolarów. To oczywiście nie są pieniądze do kieszeni, ale pewna część tak. Jeszcze lepszy przykład to profesor Bartosz Grzybowski, który pracuje u nas w Instytucie, jest chemikiem wszechstronnym, zajmuje się i chemią fizyczną, organiczną i taką komputerową, który założył dwie firmy, opracował taki algorytm przewidywania lepszych metod syntezy. Część tych jego produktów została sprzedana do dużych firm farmaceutycznych. Część w tej chwili jest w finalnej fazie opracowywania. No i z tego, co wiem, to nie ma najmniejszych problemów finansowych. No, to brzmi bardzo zachęcająco. To jakbym już się, powiedzmy, zdecydował, myślę sobie, ok, za rok, dwa wybieram się, będę, zostanę specjalistą od chemii organicznej, to co powinienem zrobić, żeby się przygotować? Żeby się przygotować. Jeżeli ktoś przypadkiem jeszcze dobrze nie zna angielskiego, to na pewno można zainwestować w to, bo to jest praca, która w zasadzie w momencie, jak się przekracza bramę instytutu czy wydziału, poza oczywiście dydaktyką, no, cała reszta jest w języku angielskim. Jeżeli ktoś byłby w stanie nauczyć się znacznie więcej przed studiami, to na pewno jest super, szczególnie dla osób, które potem chciałyby od razu właśnie przejść na staże. No, typową drogą jest po zdaniu matury rozpoczęcie studiów. No, akurat w Warszawie są dwa główne wydziały, na Politechnice i Wydział Chemii UW. Na pewno, jeżeli ktoś jest bardzo ambitny, to sugeruję od razu, może nie na pierwszym roku, ale na drugim, rozpocząć szukanie rozsądnego miejsca do robienia pracy licencjackiej i magisterskiej. Takich miejsc w tej chwili nie jest aż tak mało, w zależności od zainteresowań. Są znane zespoły na obu tych uczelniach i na przykład u nas. No nie wiem, co jeszcze dodać. Na pewno warto być jednym z najlepszych na roku, tak? Bo to potem jest docenione. No, są ludzie, którzy kończą studia, po prostu kończą studia. U mnie w zespole są ludzie w wieku mojej własnej córki, ona ma 20 lat, którzy mają już po dwie publikacje. Ale oczywiście oni zaczęli przychodzić właśnie na ostatnim roku, w ostatnim roku liceum, już jako tacy stażyści nieoficjalni. Okej, czyli warto wcześniej zacząć, tak. To jest no, na pewno bardzo, bardzo ważna rzecz. Ale powiedziałeś, że i na Politechnice, i na Uniwersytecie mogą być te studia. To czym się to różni? No troszeczkę inaczej są rozłożone akcenty. Na przykład chemia kwantowa jest tylko na uniwersytecie. Taka chemia bardziej związana z produkcją, gdzie się przygotowuje ludzi troszeczkę pod kątem reakcji na dużą skalę, czyli wymiana ciepła w reaktorach, ona w zasadzie może nie tylko, ale na Politechnice jest porządnie rozwinięta, na wydziale troszeczkę tak, powiedzmy, bazowo. Z punktu widzenia takiej wiedzy podstawowej, to moim zdaniem różnica nie jest duża. Jeżeli ktoś potem chciałby robić na przykład doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN, to mamy doktorantów zarówno, którzy ukończyli jeden wydział, jak i drugi. I to w zasadzie dużej różnicy nie robi. Jeśli chodzi o pójście bezpośrednio do pracy przemysłowej, to być może po Politechnice, mając formalnie stopień inżyniera, jest trochę łatwiej. Jeśli ktoś marzy o wielkiej karierze naukowej, szczególnie takiej związanej z obliczeniami, no to zdecydowanie lepiej pójść na Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Okej, a komu byś raczej odradzał wybieranie się na ten kierunek? No myślę, że osoby, które mają małą motywację wewnętrzną, powinny pójść w inne miejsce. To jednak jest taki kierunek, w którym prawdziwy owoc, taki rozumiany zarówno jako sława,
albo znaczące dochody, to są dla osób, które idą do przodu, ale nie dlatego, że ktoś się popycha, tylko w wyniku własnej takiej, to się nazywa po angielsku ładnie, driving force. Tak? Czyli mamy taki wewnętrzny rodzaj ognia, który nas trawi i ten ogień powoduje, że robimy więcej niż musimy tylko po to, żeby zaliczyć studia. Więc jeżeli ktoś tak przyzwyczaił się do tego, że robi minimum, no to to chyba nie jest dobry sposób. Znaczy studia skończy oczywiście, ale czy potem zrobi większą karierę, wątpię. Natomiast takie osoby, o których ja mówiłem tutaj, wspominając kilka nazwisk, to są tacy, no, którzy wyprzedzali jakby rówieśników i dlatego no, w tej chwili żadna z tych osób, które wspomniałem, ma więcej niż 45 lat, to od razu mówię. Także to są osoby, które miały ten wewnętrzny, dalej mają ten wewnętrzny ogień i dlatego wyprzedzili jakby pozostałych no, kolegów, koleżanki i w tej chwili są albo szefami firm, albo założycielami firm, albo są szefami i powiedzmy to się nazywa po angielsku CEO, czyli tam Chief Executive Officer. Super. To trudniejsze pytanie. Czy z całej swojej kariery możesz pomyśleć o jakichś rozczarowaniach związanych z tą dyscypliną? No biurokracji jest trochę za dużo. Tak, czasami człowiek ma wrażenie, będąc szefem zespołu, że procent czasu, który idzie na rzeczywisty proces badawczy, no nie jest tak duży, jak powinien być. I to jest troszeczkę takie smutne, dlatego że no my jesteśmy trenowani przez 20 lat, żeby coś nowego wymyśleć. Gdybyśmy mieli na to 8 godzin dziennie, tak naprawdę, to myślę, że więcej byłoby odkryć i z pieniędzy podatników, z których to jest finalnie fundowane, oczywiście są różne granty, one są z różnych agencji, ale nie ma co ukrywać, że to i tak są pieniądze podatników. Byłoby więcej pożytku. No, są takie elementy, które nas spowalniają. No, prawo zamówień publicznych. Ja nie mówię, że ono w ogóle jest złe i powinno być, nie powinno być nic, ale można by to chyba troszeczkę usprawnić. Przygotowywanie i proces trwa zbyt długo w stosunku szczególnie do innych krajów, z którymi konkurujemy. No, myślę, że biurokracja jest chyba głównym problemem. A gdybyś miał postawić się w sytuacji osoby, która właśnie zaczyna studia, co ją zaskoczy, czego nie mogła przewidzieć wcześniej? Jest dużo matematyki. W chemii jednak jest sporo matematyki i w tej chwili wydaje mi się nawet jest jej więcej niż kiedy ja zaczynałem. Kiedy ja zaczynałem, myśmy traktowali matematykę jako taki przedmiot, po prostu przedmiot, który jest, no szkoda, trzeba go zaliczyć, no to się zaliczy. Natomiast w tej chwili obliczenia kwantowo-mechaniczne z każdym następnym rokiem są coraz ważniejsze. Na to wspomniałem na początku, że te procesy optymalizacji leku są na zasadzie chybił trafił. I to jest prawda. Ale to nie znaczy, że nie próbuje się policzyć czegoś przez tak zwane dokowanie cząsteczek do peptydów, które są odpowiedzialne za pewne choroby. Więc ilość matematyki na studiach może nie zaskoczy tak na początku, ale jej przydatność potem, kiedy się okaże, że no są zespoły, gdzie studenci muszą liczyć każdą swoją cząsteczkę. I szefa zespołu, szczególnie w Japonii, nie interesuje to, jak ten człowiek się nauczy, dlatego że to wszystko jest w internecie. No, jeżeli ktoś bardzo chce, to może się nauczyć po prostu sam. I podejrzewam, że w pokoleniu osób, o których my tu mówimy, czyli obecnych maturzystów, to może być tak, że za 20 lat ta matematyka rozumiana jako rozumienie algorytmów opartych na równaniu Schrödingera i możliwość ich interpretacji będzie taką umiejętnością tak samo potrzebną, jak płynna znajomość języka angielskiego. A poleciłbyś studiowanie chemii organicznej komuś z bliskiej rodziny? Tak, próbowałem. Z jakim skutkiem? No, skutek nie był może najlepszy, ale oni chyba mieli, to była niby najbliższa rodzina, nie aż taka ultra bliska i mieli przykłady powiedzmy takiej pracy spokojniejszej. No jednak znaczy, są różne prace. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, czy w Szwajcarii osoby pracujące w firmach pracują regularnej ilości godzin. No chyba, że ktoś jest naprawdę na samym szczycie. Natomiast szefowie zespołów akademickich no, raczej pracują dłużej. To daje ogromną satysfakcję oczywiście. No, czasami nie chcą powiedzieć sławę. Na szczęście nikt nas na ulicy nie rozpoznaje, co byłoby, podejrzewam, że trochę trudne do wytrzymania. Ale jest to jakaś sława w obrębie grona kolegów.
Natomiast no, płaci się za to długością czasu pracy. I to może być zniechęcające, oczywiście w momencie, kiedy mówimy o najbliższej rodzinie, to ta rodzina wie, nie? Bo ona to odczuwa. I w tym momencie ten element długości czasu pracy przeważył chyba, no i poszli trochę w innym kierunku. Okej, to na koniec, jako ostatnie pytanie, chciałbym cię spytać ewentualnie o jakieś anegdoty, żarty, zabawne zdarzenia, które się wiążą z chemią. No, proszę Państwa, samo odkrycie Viagry jest dobrą anegdotą. Niektórzy może słyszeli, że to jest lek wymyślony i opracowany na zupełnie coś innego. Przypadkowe obserwacje pielęgniarek w trakcie prób klinicznych fazy trzeciej, i tu chwała im za to, że nie były no, zbyt wstydliwe, żeby nie wspomnieć o tym, przekazane wyżej spowodowały tak zwaną repozycjonowanie leku. Się okazało, że on znacznie lepiej działa na to, na co wszyscy wiemy, że działa, niż na oryginalne, zdaje się, że to było zapalenie, takie ogólne jakby w organizmie. Dzięki temu mamy ten lek. Także widzicie Państwo, że przy tak podstawowej rzeczy my wciąż jesteśmy zaawansowani. Tak? Ludzie 100 lat temu umierali na zapalenie płuc, dzisiaj prawie nikt. Więc to jest ogromny postęp, ale jest jeszcze więcej do zrobienia. I być może za 100 lat takich anegdot dotyczących właśnie odkrycia Viagry czy innych leków o podobnej historii, które były początkowo przemyślane jako coś zupełnie innego, już nie będzie. I to jest wyzwanie dla następnych pokoleń. Ja może powiem taką anegdotę, która pokazuje, jak blisko może być od czegoś ciekawego do czegoś mniej czy bardziej niebezpiecznego. W chemii organicznej jest taka zwana reakcja aldehydów i amin. Ona jest spontaniczna. Czyli mamy dwie ciecze, mieszamy je ze sobą, powinny przereagować bez katalizatora, bez ogrzewania, tak po prostu. Ja to zrobiłem, jak miałem powiedzmy 16 lat, na balkonie, w próbówce, ale nic się nie stało. No i byłem taki troszeczkę zdziwiony, nic się nie dzieje. Zajrzałem do tej próbówki, bez okularów oczywiście ochronnych, no bo kto w 86 roku i skąd w czasach kryzysu miał mieć okulary ochronne. Zajrzałem, nic się nie dzieje, odłożyłem próbówkę, dwie sekundy później sama zawartość próbówki, jako gorąca, żółta ciecz, wystrzeliła i uderzyła w sufit. Do tej pory dzisiaj jest plama na suficie u rodziców. Na balkonie na szczęście. Gdybym tej głowy nie zabrał, no to miałbym to na czole. Także wszystkie środki ostrożności, które teraz są wymagane, nawet jeśli dyrektor wchodzi do laboratorium, musi założyć okulary. Choć nie robi eksperymentów. Samo to, że jest w laboratorium, powoduje, że musi założyć okulary. One są celowe. No, dobrze czasem powspominać, po latach 38 już. Ale oczywiście nikt nie chciał być w sytuacji takiej, w której za późno tą głowę zabierze, albo za wcześnie. Super, bardzo serdecznie dziękuję. O chemii organicznej mówił do nas profesor Gryko.